O co błaga nas Ewagriusz? Błagam więc, by nie sprzykrzyło się nam ćwiczenie w cnotach i byśmy nie poprzestawali na tym, co zostało dokonane. I nie zaniechali ćwiczenia się w nich w mniemaniu, że to, co przeszłe, nam wystarczy. Wracamy do tej myśli, że nie wystarczy to, co już mamy, to, co już umiemy, to, w czym się już rozwinęliśmy. To, co osiągnęliśmy do tej pory, jest niewystarczające do życia, niewystarczające do dalszego rozwoju, do poznawania Pana Boga, do modlitwy. I dlatego Ewagriusz nam błaga, byśmy nie zaprzestawali rozwoju w cnotach.